Uroki Koszalina to temat przewodni drugiej edycji konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Podczas wernisażu laureaci otrzymali nagrody. Na wystawie zorganizowanej w ramach konkursu Twórczy Koszalin można podziwiać 90 prac 30 autorów. Fotografie wykonali uczniowie miejskich szkół. Ich prace przedstawiają m.in. budynki, ulice i pomniki przyrody. Miejsca, które mijamy na co dzień, młodzież odkryła na nowo. Na konkurs sfotografowałem element naszej Filharmonii Koszalińskiej. Skąd taki wybór? Właściwie byłem po to, żeby porobić zdjęcia parku. Ale zauważyłem ciekawą kompozycję i stwierdziłem, że fajnie byłoby to uwiecznić. Sfotografowałam tryptyk czarno-biały z lekkim znakiem czerwieni w środku pojawiającym się w każdym z tych tryptyków w trzech różnych charakterystycznych dla koszalin na miejscach. Jury miało twardy orzech do zgryzienia. W swojej ocenie brali pod uwagę m.in. oryginalność, kreatywność, jakość techniczną, poziom estetyczny i wartość artystyczną. Tutaj przekazy są tych młodych osób takie, pokazujące ich samych tak naprawdę. To, na co zwracają uwagę i rzeczywiście myślę, że te prace są na bardzo wysokim poziomie. Najważniejszą nagrodę Grand Prix konkursu zdobyła Hanna Placek ze szkoły podstawowej nr 23. Wydaje mi się, że żeby zrobić dobre zdjęcie jest naprawdę ciężko. Także myślę, że było warto. Czym dla Ciebie jest ta nagroda? Przede wszystkim doświadczeniem, które zdobyłam robiąc te zdjęcia. Wystawę fotografii można podziwiać w Centrum Kształcenia Ustawicznego przez cały rok.